Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witajcie w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Nie wiem, który raz już to mówię, ale w opisie filmu znajdziecie wszystkie pytania, które dzisiaj sobie omówimy. Możecie kliknąć w daną minutę i od razu zostaniecie przekierowani do odpowiedzi. Zaczynamy! Pytanie od Karoliny. Jakie jest dobre źródła węglowodanów i w jakich ilościach dodawać do diety, będąc w ciąży? Proszę o przykłady konkretnych produktów. Droga Karolino, to jest taka odpowiedź bardzo ogólna. Ja się zbieram do tego, żeby przygotować jakby taki solidny, szczegółowy materiał dotyczący żywienia w ciąży, zdrowego po prostu żywienia niskowęglowodanowego. Natomiast, żeby Ci odpowiedzieć, jeżeli chodzi o ilość węglowodanów, to zależy od trymestru i od wagi. I też zależy od tego, czy ktoś ma insulinooporność, czy jak dana kobieta się czuje. Wszystko jakby jest płynne, ale takie ogólne założenia są takie, że w pierwszym trymestrze to jest 0,8 grama węglowodanów na kilogram masy ciała, czyli jeżeli dobrze pamiętam, to dla kobiety o masie ciała 60 kg na początku ciąży będzie to około 40 gramów węglowodanów. W kolejnym trymestrze dodajemy do tego 10, 20, czasem 30 gramów węglowodanów, więc robi nam się już około 60, powiedzmy, mniej więcej gramów węglowodanów, jeżeli ważymy 60 kg, takie założenie. Natomiast w ostatnim trymestrze również to zwiększamy i to może dochodzić od 60 do 100, 120, a nawet 200 gramów węglowodanów w zależności od zapotrzebowania. Przy ciążach bliźniaczych te ilości węglowodanów też się zwiększa. I tak jak mówię, to są dość indywidualne kwestie i też ciąża rządzi się naprawdę swoimi prawami, bo nieraz mamy potrzebę jedzenia większej ilości danych produktów, a nieraz mniejszej i to też zależy od trymestru. Natomiast jeżeli chodzi o źródła tych węglowodanów, to ja zdecydowanie polecam warzywa, owoce, ale też nie te takie bardzo mocno fruktozowe. I można wdrażać skrobię, czy to skrobię oporną, ziemniaki, ryż, dziki ryż też się fajnie sprawdza. Raczej bezglutenowe kasze, chociaż no jeżeli ktoś dobrze toleruje gluten, no to w porządku, jeżeli bardzo tego potrzebuje, ale raczej bym poszła w stronę kaszy jaglanej, kaszy gryczanej, kmosy ryżowej, jakieś bataty, tego typu produkty, czy jeżeli ktoś dobrze toleruje produkty strączkowe, to też będzie w porządku. Natomiast właśnie bardziej bym się opierała na tych węglowodanach pełnych, jakby bogatych w błonnik, nieprzetworzonych i w tą stronę moim zdaniem to żywienie powinno iść i rzeczywiście bilansujemy je też w każdym posiłku, tak żeby to wszystko razem miało odpowiedni ładunek glikemiczny, odpowiedni wpływ na nasze samopoczucie, na naszą glikemię itd., itd. Marzena, witam Pani Asiu, a ja mam takie szybkie pytanko. Czy da się sprawdzić lub poznać po czymś, czy jesteśmy dobrze elastyczni metabolicznie? To jest bardzo dobre pytanko Pani Marzeno, bo ja rzeczywiście często o tej elastyczności mówię. I tu jeszcze rozwinięcie. Chodzi mi o fakt, iż od lipca weszłam na drogę keto, jest to fajny styl życia, ale od pewnego czasu zdarzają się jakieś słodyczowe wpadki. I sama już nie wiem, czy mam się spodziewać pogorszenia samopoczucia, czy też nie. Albo jakichś innych dolegliwości po węglach. Czy jeśli nic złego się nie dzieje, to znaczy, że dobrze się zaadaptowałam, a jedna drożdżówka czy kromka chleba nie wybije mnie z ketozy, tylko elastycznie wykorzystuje każdą formę źródła energii. Jakby, słuchajcie, pomiędzy byciem elastycznym, a nie ma takiej jednoznacznej, po prostu mocnej krechy i ta granica jest taka płynna. Natomiast jak rozpoznać, że jesteśmy elastyczni? No właśnie tak, że możemy korzystać z różnych źródeł paliwa. Jeżeli jemy węglowodany, to po prostu nie zasypiamy od razu po nich i nie mamy zjazdu totalnego. A jeżeli jemy tłuszcze, to też się na nich dobrze czujemy. Więc w tym wypadku to jak najbardziej będzie prawdopodobnie świadczyło o dobrej elastyczności metabolicznej. Natomiast zjedzenie drożdżówki prawdopodobnie wybije kogoś z keto i nawet jeżeli Cię wybije z keto, to też nie jest nic złego, bo właśnie na tym polega ta elastyczność, że my możemy sobie przechodzić pomiędzy różnymi źródłami paliwa i korzystać z tych, z których w danym momencie lepiej nam się korzysta. O elastyczności metabolicznej świadczy też to, że na przykład podczas jakichś różnego rodzaju wysiłków fizycznych, czy to sportów bardziej wytrzymałościowych, czy siłowych, czy intensywnych, krótkotrwałych,
my czujemy się dobrze, nie mamy totalnego zjazdu, spadku. Wiadomo, że to też zależy od naszej kondycji, ale właśnie wtedy korzystamy w zależności od rodzaju aktywności z różnych źródeł paliwa. O tym też świadczy, czy nie wpadamy na przykład w hipkę tak zwaną, czyli w hipoglikemię reaktywną. Jeżeli w nią wpadamy, to nie mamy elastyczności metabolicznej. I dużym wyznacznikiem tego, czy jesteśmy elastyczni metabolicznie, czy nie, jest waga nasza. Nie chcę mówić, że BMI, bo BMI ma wiele wad jako miernik naszej, jakby tego, czy jesteśmy osobami o odpowiedniej wadze, czy nadwadze, czy niedowadze, czy otyłości. Natomiast jednak osoby z otyłością nie są elastyczne metabolicznie i to potwierdzają badania, tak samo dzieci z otyłością. Więc jeżeli ktoś jest otyły, to żeby jakby uzyskał elastyczność metaboliczną, to najpierw jakby konieczne jest zredukowanie tkanki tłuszczowej i też wykonanie całego szeregu innych działań, bo to nie tylko chodzi o wagę, o jedzenie, ale też różne aspekty okołożywieniowe, o których ja nieraz mówię, sen, regeneracja, zarządzanie stresem, aktywność w ciągu dnia, taka spontaniczna i tego typu tematy, które sprawiają, że jakby ogólnie prowadzimy zdrowy styl życia. Także mam nadzieję, Marzeno, że Twoje pytanie o to, jak poznać, czy jestem elastyczna metabolicznie, tutaj zostało wyjaśnione i no myślę, że jesteś i tego Ci gratuluję, jeżeli tak jest w Twoim przypadku. Pytanie od Gosi. Asiu, ja mam za niski estrogen, co powoduje blokadę owulacji, jak zwiększyć estrogen? Droga Gosiu, niski estrogen też bywa problemem, chociaż u wielu osób za wysoki estrogen jest w obecnym czasie problemem, bo dużo tych różnych źródeł estrogenu mamy wokół siebie. Natomiast u Ciebie, skoro u Ciebie ten estrogen jest za niski, to właśnie warto zastosować trochę odmienną strategię niż u osób z zbyt wysokim estrogenem, chociaż oczywiście należy to zrobić w zdrowy sposób, czyli raczej jakichś fitoestrogenów nie dostarczamy sobie takich szkodliwych, nie wiem, nie pijemy wody w butelkach z BPA, czy nie jemy plastiku, ale mamy fitoestrogeny w produktach spożywczych, które być może u Ciebie właśnie będą na plus, tak? I nie musisz ich ograniczać, tylko wręcz je wprowadzać. I tutaj mamy soję, która jest bardzo bogata w fitoestrogeny i w takim wypadku być może dla Ciebie ta soja będzie dobra, tak jak u niektórych kobiet na przykład przy menopauzie też nieraz spożycie soi się sprawdza. Tylko proszę Cię, zadbaj o to, żeby to nie była soja modyfikowana genetycznie, tylko po prostu ekologiczna, bo z tym nieraz jest problem. Jeszcze fitoestrogeny możemy znaleźć na przykład w siemieniu lnianym czy w sezamie, więc to są takie właśnie nasiona dość tłuste, które te fitoestrogeny mają, także warto z tego korzystać. Poza tym przy niskich poziomach estrogenu warto też suplementować witaminę D, żeby ona była na odpowiednio wysokim poziomie, najlepiej w okolicach 50 moim zdaniem. Witaminy z grupy B, czyli jakiś dobry B-kompleks metylowany. Poza tym różnego rodzaju czasem pomagają adaptogeny, czasem może pomóc stosowanie olejku CBD. Tutaj też, jeżeli chodzi o zioła, to niepokalanek jest nieraz polecany i możesz też u siebie przetestować takie zioło, które muszę przeczytać, black cohosh, czyli pluskwica groniasta. Brzmi strasznie, ale możemy sobie po prostu kupić taki suplement i być może to też pomoże Ci podnieść te poziomy estrogenu. Tom 100 napisał, hej Tom. Jeśli ktoś miał kiedyś hipoglikemię reaktywną poposiłkową, obecnie chyba nie mam, ale z tego do końca się nie wychodzi, to ketoza raczej nie jest wskazana. Dość spory chłopek ze mnie i te 20 gramów węgli to może być wyzwanie. 100 kilo, prawie 2 metry i niski poziom tkanki tłuszczowej. Nie zależy mi wcale na chudnięciu, tylko na lepszym samopoczuciu, ograniczeniu ilości posiłków w ciągu dnia. Pozdro i dzięki. Drogi Tomie, rzeczywiście z hipoglikemią bywa tak, że ona nieraz potrafi wracać i się gdzieś tam pojawiać i według niektórych osób jest ona przeciwwskazaniem do keto. Moim zdaniem nie jest, jeżeli to oczywiście dobrze przeprowadzimy. Po pierwsze, jeszcze jakby pomijając temat w ogóle hipoglikemii, napisałeś, że te 20 gramów węgli to może być wyzwanie. Mój drogi, to na pewno byłoby wyzwanie i wręcz niepotrzebne. I nie uważam, że Ty, jeżeli byś decydował się na nawet ketoadaptację, powinieneś jeść 20 gramów węgli, bo to nie będzie 5% u Ciebie zapotrzebowania tylko to kalorycznego, tylko to by było znacznie mniej. I w takim wypadku, po pierwsze, przy hipoglikemii ja polecam
tą ketoadaptację przeprowadzić troszeczkę spokojniej i powoli, wolniej redukować te węgle. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, tych węglowodanów na pewno powinieneś jeść więcej i być może przy 50 gramach netto węglowodanów się zaadaptujesz do stanu ketozy i będzie to dla Ciebie wystarczające, bo ważąc, mając 2 metry wzrostu, nie wiem dlaczego miałbyś jeść tak mało węglowodanów jak osoba, która ma 1,50 m i mając też na pewno większy odsetek tkanki mięśniowej itd., itd. Także to jest istotne. Natomiast wracając jeszcze do hipoglikemii. Ona jest zazwyczaj problemem właśnie z metabolizowaniem kwasów tłuszczowych, których nie potrafimy metabolizować, dlatego jak nam się kończy zapas cukru, no to nam ten cukier nagle drastycznie spada. Więc hipoglikemia na pewno jest objawem tego, że nie jesteśmy elastyczni metabolicznie, czyli tutaj nawiązuję do innego pytania, które było wcześniej. I co ważne, jest to również jakby wskazanie, że może się u kogoś rozwinąć cukrzyca. Następuje przy hipoglikemii też szybsza neurodegeneracja, komórki mózgowe są narażone na to, że nie mają paliwa, a tutaj ciała ketonowe fantastycznie mogą ten nasz mózg dodatkowo zasilić, więc ja wręcz uważam, że dieta wysokotłuszczowa, dobrze wprowadzona, jest wskazaniem przy hipoglikemii. I to, co jest nieraz przyczyną hipoglikemii, to właśnie za dużo cukrów prostych w diecie, czyli mamy taki skok, bo jest tego dużo, a później mamy spadek, który jest rzeczywiście nieraz wręcz poważnym zagrożeniem. Dodatkowo przyczyną może być tutaj stres, więc to są też takie oczywiście aspekty około żywieniowe. Natomiast wiąże się to też mocno właśnie z problemami z takim kognitywnym funkcjonowaniem. Może to być niedobór serotoniny w mózgu, jakieś spadki kognitywne, więc tu jak najbardziej keto może pomóc i moim zdaniem właśnie przy hipoglikemii należy ograniczać szczególnie węglowodany proste w diecie, zadbać o odpowiedni ładunek glikemiczny posiłków, żeby ten posiłek, który zjemy, nasycał nas na dłużej, dawał nam energię i wtedy też możemy jeść tych posiłków mniej, czyli to, o czym Tom wspomniałeś, że chcesz mieć więcej energii nie jeść tak często, to tak naprawdę w tym keto może Ci pomóc, jeżeli jakby problem hipoglikemii gdzieś Ciebie dotyczył, czy nadal dotyczy. Także polecam, ale oczywiście w odpowiedni sposób do tego podejść. I jeszcze przy hipoglikemii polecana jest również suplementacja, na przykład cynamonu pomiędzy posiłkami, który pomaga jakby pozbyć się tych spadków. Erala, czyli ten suplement odwrócony, też jest dość dobry, także to są rzeczy, które też możemy wprowadzić, żeby pomóc sobie jak najszybciej z tej hipki wyjść i po prostu przejść na ciała ketonowe jako fajne zasilanie zarówno dla naszego mózgu, jak i dla naszych mięśni i całego organizmu. Mamy jeszcze pytanie o to, dlaczego nie byłam na keto podczas ciąży. O tym już trochę mówiłam, ale w skrócie. Ja uważam, że ciąża rządzi się swoimi prawami. Ja w pierwszym trymestrze miałam duże mdłości i po prostu nie byłam w stanie jeść tylko produktów ketogenicznych i zwiększałam te węglowodany intuicyjnie. Poza tym zarówno według mnie, bo wiem, że teorii jest wiele, ale zarówno łożysko, jak i płód potrzebują węglowodanów do funkcjonowania i dlatego zwiększamy stopniowo te węglowodany w ciąży, w zależności oczywiście od przypadku, bo jeżeli kobieta ma cukrzycę i nie jest w stanie tolerować dużej ilości węglowodanów, to na pewno nie będziemy tego znacznie zwiększać. Także tutaj po prostu bardzo ważne jest indywidualne podejście i ja nieraz pewnie byłam w stanie ketozy będąc w ciąży, szczególnie w ostatnim trymestrze, już tych węglowodanów nie potrzebowałam tak dużo i te ciała ketonowe u mnie były, bo sobie to mierzyłam i nieraz wychodziły na dość niskim, ale jednak poziomie, natomiast nie to było moim celem, nie utrzymanie stanu ketozy, tylko jakby jak najbardziej optymalne dla mnie i dla rozwijającego się we mnie dziecka żywienie. I to starałam się robić i też na ten temat, tym tematem już mówiłam i nie chcę się powtarzać, ale będę chciała się z Wami, z osobami, które interesują takie tematy ciążowe, podzielić w najbliższym czasie szerzej. I ostatnie pytanie od Moniki. Od jakiegoś czasu, roku dwóch, nie trawię awokado. Jest to jedyny owoc i jedyny pokarm, po którym coś mi jest. Nie mam żadnych objawów po spożyciu czegokolwiek innego. Moje pytanie brzmi, czy to znaczy, że nagle się uczuliłam na awokado? I tutaj nie sądzę, bym cierpiała na SIBO, skoro dolegliwości trawienne mam tylko po awokado. Rzeczywiście, bo awokado może przez SIBO powodować pogorszenie symptomów, ale skoro tylko po awokado tak się u Ciebie dzieje, to też skłaniam się ku temu, że to nie jest SIBO.
I dlaczego jeszcze 2 lata temu nie było mi nic, kiedy zjadłam awokado, a teraz jak zjem nawet 2 łyżeczki tego owocu, mam skręt jelit, oblewam je zimny pot, następnie przychodzi rozstrój żołądka i cierpię katusze na WC. Przepraszam za obrazowy opis. Dziękuję za poświęcony czas, jeśli ktoś zechce na mnie odpowiedzieć. Moja droga Moniko, tak to jest, że alergie pojawiają się czasem nagle, czasem odchodzą. W ogóle w przeciwieństwie do nietolerancji pokarmowych typu laktoza, histamina, fruktoza, które raczej nie mijają, bo jest to niedobór albo brak danego enzymu, to przy alergiach czy przy nadwrażliwościach to się może zmieniać, bo to też jest powiązane ze stanem naszego przewodu pokarmowego, układu trawiennego, naszych jelit, czy one są rozszczelnione, czy nie, itd., itd. Jeżeli temat kogoś interesuje szerzej, to jest osobny film u mnie na kanale właśnie dotyczący alergii pokarmowych, nietolerancji i nadwrażliwości. Odsyłam. Ale przypuszczam, co się mogło u Ciebie wydarzyć, nie wiem czy na pewno, natomiast jest coś takiego jak alergie krzyżowe, czyli na przykład to są często alergie na jakieś pyłki, alergie właśnie takie, które są sezonowe i krzyżowo my możemy być uczuleni na przykład na dane owoce. I tu, bo one po prostu są jakby podobne, te alergeny są do siebie podobne, te budowy, te cząsteczki są podobne. I jeżeli chodzi o awokado, to ono może powodować alergię krzyżową z lateksem. I jeżeli jesteśmy uczuleni na lateks, a to się zdarza u niektórych osób, to rzeczywiście można mieć dość silną reakcję krzyżową na awokado. Więc być może u Ciebie właśnie jakby to się wydarzyło. Dlaczego dokładnie nie wiem, no może po prostu rozstrzeliłeś się jelita, a być może jadłaś to awokado non-stop codziennie, bo to już też mówiłam i mówię w tym filmie odnośnie alergii, jeżeli jakby jemy codziennie dany produkt, to łatwiej się jest na niego uczulić. Więc tutaj być może zaszedł właśnie, mamy do czynienia z tym związkiem, który nazywa się lateksowo-owocowy, czyli alergia na lateks, alergia taka na chemię powiedzmy, powoduje również alergię na nasze biedne, przecież tak niewinne awokado. No i cóż z tym możesz zrobić? No po prostu nie jeść awokado, uszczelnić jelita i wtedy być może po jakimś czasie sprawdzić, czy dalej u Ciebie ta alergia występuje, bo jeżeli uszczelnisz swoje jelita, to być może problem minie. I tego Ci oczywiście życzę, bo awokado przecież pyszne jest. I tym miłym akcentem razem z Panem Awokado żegnamy się. Dziękuję Wam za ten odcinek i do zobaczenia w kolejnym za tydzień. Cześć!